Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Ale szaleństwo. Ta oto syrenka zaserwuje nam na kolację makaron z owocami morza. Przepraszam, tutaj powinna mówić pastę, którą zabierzemy sobie do hotelu. Dziękujemy ci, syrenko. Ciekawa jestem, Jezus. Co mamy w środku. Jakiegoś mafiozę do nas. Oj, tak, on tak, taki był poważny, poważny, ale jak rozmawialiśmy, to się uśmiechał, ale naprawdę... Oni taki... wszyscy tacy są. Mafiozy. W tej mafii. Nie, po prostu był przystojnym Włochem, no i to tyle wystarczy, tak? Jestem ciekaw, jak smakuje makaron z owocami morza. Jestem ciekawa, co tu mamy w środku, bo smakuje pewnie dobrze, ale jak wygląda i czy nas nie wystraszy wyglądem. No zobaczymy. Lecimy jeszcze jakieś małe zakupy, zrobimy i ruszam kolację. Właśnie przygotowujemy naszą kolację. Mamy winko z wczoraj, a tutaj otwieramy. Jestem ciekawa, jak najpierw wygląda. Twoja mina. Z wrażenia aż padła bateria. Jezus Maria, to są normalnie skrupki, w sensie no muszle. Nie wiem. Jak to zjeść? Nie mam pojęcia. Ja też. Powiem cię. No dobra. Mieliśmy spróbować, bo podobno owoce morza tutaj są świeże, dobre. A my takich rzeczy raczej nie jadamy, bo nas tak... Będzie pierwsze wrażenie, ciekawe. Dobra, to się bierze chyba w rękę tego mula. Dobrze, że są otwarte w ogóle. Muły to się bierze w rękę. Muły to... O, dobra, to w rękę się mam. Zobaczmy. No jest takie w tej zupie tajlandzkiej. Ale nie było w skorupkach, jest inaczej. Ty to zjadłeś? Nie, coś innego masz. To zjadłeś. To. To? To. To jest są te większe. Ale ciężka ta robina. Po prostu to masz papryka. Aha, to coś jest. Jest. Dobrze, jest ukryte przynajmniej, jak smakuje. Jak ja to dodam? Może być. Nie, to takie. Co? Bardzo smaczne, to ta konsystencja jest taka niewdzięczna, ale ogólnie dobre. W ogóle jest mnóstwo, to jest natka pietruszki, pomidorki, papryka. Co my tu jeszcze mamy? No nie, no spoko, no. Może być. Żadnego sprawy. Tak wyjadą natkę, bo mi natki brakuje. Ja myślałem, że to u góry. Gdzie mam miejsce? To. O Jezu! To nie jest ogórek. Chyba, że ogórek zmieszamy. Dobra, chcieliśmy owoce morza, testujemy, nie ma wybrzydzenia, zjemy wszystko, spróbujemy. O Jezu. No dobra, a spróbujmy, zacznijmy od makaronu. Wyglądamy teraz na takich, co, nie wiem, nigdy nie jedliśmy kiedyś, ale nie, jakoś tak nie przepadamy. Ale nie, nie w tych. Dlatego nie w takich skorupkach, nie wiem co to jest, no bo to małże, a to? Nie. Chyba małże, albo jakieś mule, albo... Mule jakieś samo. Może. Nie wiem. Makaron. No to teraz, z jakiego filmu to scena? Taką mniej więcej jedno dziecko mi nad zalewem przyniosło. Wiem, i zapytało, smakuje? Czy mam nóż, żeby otworzyła. Jakby jeszcze teraz walczył o życie. No nie przekonałeś mnie tak w ostatniej chwili. Przestań. Ja i tak się waham. Po prostu te owoce może nie są takie moje. Ale czuć, że świeże. Ale smaczne. Tak? Znaczy takie morskie, czuć morze. Takie słonawe w ogóle są. Specyficzne. Nie wiem, nie jestem specjalistką. Nie. Ja lubię dziwne rzeczy. Nie jestem przekonany. Tu mnie odstrasza tylko wygląd, ale jest naprawdę spoko. Tak fajnie jakoś przyprawiono. Nie wiem jak to się smakowało. Ale makaron, jaki fajny. To był jakiś taki... No jak mózg. Trochę jak orzeszek miękki taki robię. Jakby długo był w jakiejś zalewie orzech włoski. Tak samo. Próbuję. Do to makaron jest idealny. Pasta pierwsza nasza włoska. Naprawdę bardzo dobra. I taka z oliwą. Możemy wyjechać. Uuuu. Chcesz to jadłeś jedno? Nie, bo wypadło gdzieś się. Mm-hmm. O, to jest to. Proszę. Nie, co sama na uszu. Ale to jest takie dziwne. No. Ja bym to pokroiła na kawałeczki, ale... Nie. Całe musimy zjeść, tak? Znaczy musimy, no. Mocne.
Próbuję zapomnieć, jak wyglądało. Ale smaczne, naprawdę. Akurat porównałem do tych innych, to tak. Mhm. Takie też smunowe. Pomidorek. Pomidorek pyszny. Też są super pomidory w ogóle. Ja wielką fanką też nie zostanę. Ale? Nie. Myślałam, że będę miała jakieś większe bariery. Ale tu żadnych barier. Wszystko zjem we Włoszech. Toka. Bo co, mało żambule, to się jakoś różni? Nie wiem. Trzeba się zorientować. Ale boję się wiedzieć, co jem i oglądać to, jak sobie żyję, więc wolę być nieświadoma. To jest pyszne, tłuściutkie. Jeszcze tak uznałem, ale nie wystraszyło. Jak ten z tego, z Pirata z Karaibów. No dobra. Ja równie dobrze, jak ty się nadaje na romantyczną kolację jednak. Ale jak robiliśmy zdjęcie, jak zawsze. Właśnie tych małży i jeszcze te matki razem na kolejne. Robiliśmy zdjęcie jak zakochanego kumpla. To ty porwałaś mój latarnę. Razem 10 lat go. Jakbyśmy je zrobili w restauracji. Dobrze, że wzięliśmy makaron na wynos. Przepraszam, ale jest pyszny. Uczta zakończona, więc i vloga już kończymy. Tak, żegnamy się z wami. Dziękuję za oglądanie. I za wycieczkę do Sorrento. Tak, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem Neapolu, okolic, Sorrento i tak dalej, no to zapraszamy na nasze vlogi właśnie włoskie. I zapraszamy też, odsyłamy do naszych codziennych vlogów, ponieważ codziennie vlogujemy. A jeżeli ktoś jest zainteresowany podróżami, to u nas też znajdziecie Barcelonę, Porto. Normalnie jakbyś się sprzedała dla każdego. No, sprzedałeś się, no tutaj mnie. Sprzedałeś się. Ja to sprzedałem już dawno, a teraz po prostu zostawiam. Czekasz, aż ktoś kupi. No. Dziękujemy. I zostawcie łapkę pod filmem, bo wspieracie tak nasz kanał i subskrypcją. I możecie podesłać nasze przewodniki jakimś osobom, które wyjeżdżają do Włoch. Może im się przydadzą jakieś wskazówki bardzo cenne. A nam się przydadzą subskrypcje. Makaron jeszcze powiem, a propos praktycznych wskazówek. 12 euro na placu Garibaldi. Nazwa knajpy. Pokazywałam coś z syreną. Z taką syrenką. Znaczy chyba słowo jest syrena, ale właśnie jakie to było słowo? Niebieska syrena na białym tle. Na P. Tak jest. Pcho coś tam. Tak. Pcho toj. To chińska restauracja z makaronem. Za rogiem. No i bardzo niedaleko mieszkamy w ogóle tak sobie. Także do zobaczenia jutro. Pa!